Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój Pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewamy. Wczoraj usłyszeliśmy o potrzebie gotowości wyrażonej w znaku czuwania. Dziś Jezus przestrzega nas przed konsekwencjami braku czujności. Dzień paruzji może nas zaskoczyć jak złodziej, który się niespodziewanie włamuje do domu, aby go ograbić. Lepiej dla nas być na ten dzień przygotowanym. Czy zatem jestem gotów na powtórne przyjście Chrystusa? Czy jestem gotów dziś na własną śmierć? Jak często zdarza mi się myśleć o godzinie mojej śmierci? Drugim ważnym aspektem dzisiejszej dobrej nowiny jest wypełnienie woli Bożej. Sługa, który w dzisiejszej Ewangelii został pozbawiony urzędu i zaliczony w poczet nieprzyjaciół Boga, został ukarany za to, że nie przykładał się do realizacji woli swojego Pana, a jednocześnie zaczął nadużywać swojej władzy. Czy mam świadomość, że kiedyś przyjdzie mi zdać relacje z powierzonych mi zadań? Czy nie obawiam się, że spotka mnie kara za moje zaniedbania lub nadużycia powierzonej mi władzy? Pamiętajmy, że wiara wyraża się poprzez wierność Bożej woli. Czy nauczyłem się już rozpoznawać, co jest zgodne z wolą Boga, a co nie? Czy rozumiem i przyjmuję wolę Bożą jako moją własną?